To oficjalnie Stanisław Janecki i pan poseł Marek Ast, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzisiaj jest zapowiedź głosowania w Sejmie reformy kodeksu karnego, zasadniczo polegającej na zaostrzeniu niektórych kar. Będzie nowa kara 30 lat pozbawienia wolności zamiast tej 25. Kara bezwzględnego dożywotniego więzienia. Zaostrzenie kar za przestępstwa seksualne w większości, brak przedawnienia na przykład za zgwałcenie dziecka, w wielu wypadkach za przestępstwa z użyciem broni, porwanie dla okupu będą podwyższone kary. Krytycy tych rozwiązań twierdzą, że to jest zaostrzanie niepotrzebne, ponieważ w Polsce wedle najnowszych badań 83% obywateli czuje się bezpiecznie. To potrzebne są te zmiany, czy niepotrzebne? Widocznie potrzebne, skoro z taką inicjatywą Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło i zapewne też będzie większość sejmowa na uchwalenie tej nowelizacji kodeksu karnego. Zaostrzenie kar, no oczywiście są różne teorie, bo jedni powiedzą, no odstraszający charakter kary, no czyli im bardziej kara surowa, tym przestępca dłużej będzie się zastanawiał nad tym, czy dopuścić się czynu zabronionego, czy też nie. Inni no powiedzą, że nieuchronność kary. Niektórzy kwestionują, no, że przestępcy tak nie kalkulują. No, nie kalkulują, no właśnie. Także inni powiedzą z kolei, że nieuchronność kary. Wydaje się, że no w tym wypadku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro no wielokrotnie jakby uzasadniał potrzebę podwyższenia górnej granicy kary pozbawienia wolności, te 30 lat. No, to zwiększenie o 5, tak, w stosunku do dotychczasowych 25 lat pozbawienia wolności. Bezwzględna kara z kolei dożywotniego więzienia. No to są przypadki no, najbardziej okrutnych przestępstw, wyrodniałych przestępców, którzy dopuścili się no, zbrodni. I tutaj no, pewnie będzie też jakby akceptacja społeczna dla tego rodzaju konsekwencji popełnienia zbrodni. Więc oczywiście w tych przestępstwach, które polegają na gwałceniu dzieci, czy przestępstwach seksualnych wobec dzieci, to ma być zaostrzone. Dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział, łącznie z brakiem przedawnienia tego rodzaju ohydnych przestępstw, tym bardziej, że tak dużo się ostatnio o tym mówi, a to zresztą ostatnio na komisji miałem taką dosyć gorącą dyskusję na temat właśnie tej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Też za chwilę będziemy mieli kolejne posiedzenie poświęcone działalności tej komisji, no, która też ma swoje ograniczenia, tak, tak. No, ale no i tutaj chyba jest zgoda ponad w ogóle politycznymi podziałami, że tego rodzaju przestępstwa powinny być ścigane konsekwentnie i karane z całą surowością. A czy polski system penitencjarny wytrzyma takie zaostrzenie kar? Bo słyszymy na co dzień o tym, że przy mniej łagodniejszych przestępstwach, czy mniejszego kalibru, ludzie czekają na wykonanie wyroku, czy to się wszystko nie zatka przy zaostrzeniu przepisów? No więc też na tym posiedzeniu dzisiaj odbędzie się pierwsze czytanie projekt ustawy o służbie więziennej, kompleksowe rozwiązania plus kodeks karny wykonawczy, też daleko idące zmiany. No właśnie wszystko po to, aby usprawnić działanie służb penitencjarnych. No oczywiście rozwiązaniem miało być i myślę, że coraz lepiej jest to wdrażane, ten system zdalnego odbywania kary w systemie tym obrączkowym, tak? I to coraz
lepiej działa. Tam, że żeby przy tych mniejszych przestępstwach, przy łagodnych wyrokach, no jednak przestępcy mogli to odbywać w tym trybie zdalnym. Są dwie kontrowersyjne sprawy. Jedna została rozwiązana, czyli zaostrzenie kar za nieumyślne spowodowanie śmierci z 5 maksymalnie lat więzienia do 8. To zostało porzucone, bo tu lekarze się buntowali głównie, którzy takich oskarżeń jest coraz więcej. Natomiast są wciąż w grze dwie sprawy, czyli obniżenie wieku odpowiedzialności nieletnich z 15 do 14, co protestował Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. I druga sprawa to jest konfiskaty samochodu przy jeździe po pijanemu, przy spowodowaniu wypadku powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi. Czy to się utrzyma? No bo przyznam, że rozmawialiśmy przed programem, jeśli tym samym samochodem jeździ mąż, który się napił, albo no, zakładamy, że tak, a żona ma na tym cierpieć, bo nie może jeździć do pracy, nie może wykonywać swojego zawodu. Czy to byłoby sprawiedliwe? W wypadku samochodów firmowych ma być tylko kara wpłacenie 5000 zł na wiązki. Czy tu nie można by znaleźć jakiegoś kompromisowego rozwiązania? No tak, no trzeba było wprowadzić jakieś bezpieczniki w przypadku współwłasności pojazdu, no bo istotnie czemu współwłaściciel ma cierpieć za winy swojego, czy to małżonka, czy partnera. No w każdym bądź razie konfiskata działa w wielu państwach europejskich. No to jest po prostu no, surowy, dodatkowy jakby taki wyrok, konsekwencja popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. I narkotyków, bo to też obowiązuje. I narkotyków. No też jest to niezwykle groźne, bo wiemy, że przecież wiele wypadków ze skutkiem śmiertelnym właśnie w wyniku prowadzenia pojazdu przez osobę nietrzeźwą. Nie ma problemu oczywiście, gdy jest jeden właściciel pojazdu. Tutaj po prostu, ale mówię, każda sprawa też jest indywidualnie przez sąd badana, więc jeżeli utrzyma się konfiskata, mam nadzieję, że się utrzyma, to sędzia, sąd indywidualnie ocenia daną sprawę. I myślę, że taką okoliczność, że samochód jest też przedmiotem współwłasności, że małżonek tym samochodem dojeżdża do pracy, to też będzie brane pod uwagę. A ta kwestia obniżenia wieku odpowiedzialności młodocianych? 14 lat to jest, psychologowie mówią, że to może, bo jest taka granica, kiedy zdaje sobie młody człowiek sprawę z tego, co robi, że między 14 rokiem życia a 15 jest jakiś spory przeskok. Nie mam na ten temat zdania, ale czy wynika to z tego, że część 14-latków była brutalna, czy popełniała bardzo groźne przestępstwa, używając tej granicy wieku jako parawanu, no ale można powiedzieć, że to można obniżać jeszcze bardziej. Tak, dlatego, że no oczywiście, no to są to jednostki, ale na pewno jest tak, że jest część młodzieży w tym wieku i zdemoralizowana, i dopuszczająca się rozmaitych przestępstw. Ja mnie też trudno jest w tym momencie powiedzieć, czy obniżenie o rok tej granicy odpowiedzialności dla osób młodocianych przyniesie dobry skutek i czy te 14 lat to jest właśnie ten wiek, od którego młody człowiek powinien ponosić odpowiedzialność karną. To już specjaliści po prostu pewnie nad tym się pochylili. No ale jeżeli Rzecznik Praw Dziecka zgłasza tutaj wątpliwości, to też on zgłasza w oparciu o pewne badanie. Tak? Także no zobaczymy, jak tej sytuacji się rozwinie. Ekspertyzy. Tak. Korzystając z tego, że
jednocześnie jest pan pełnomocnikiem Okręgu Prawa i Sprawiedliwości Zielona Góra, a nastąpiła od 1 lipca, weszła w życie zmiana liczby okręgów w partii z 41 do 94. Co taki pełnomocnik ma robić, bo jednocześnie są tak zwani opiekunowie województw. To kto jest szefem i czego szefem? No, opiekun ma raczej rolę w tym wszystkim takiego rozjemcy w przypadku ewentualnych napięć pomiędzy okręgami partyjnymi wchodzącymi w skład okręgu wyborczego, bo do tej pory faktycznie 41 okręgów w partii było, pokrywało się z okręgami do Sejmu. W tej chwili te nowe okręgi pokrywają się z okręgami wyborczymi do Senatu. No poza tym w województwach, bo w większości województw było kilka okręgów wyborczych, funkcjonowało coś takiego jak Rada Regionalna, jako takie ciało koordynacyjne, więc w tym wypadku opiekun będzie pełnił taką rolę właśnie szefa Rady Regionalnej. Natomiast oczywiście pełnomocnicy w okręgach będą mieli tę władzę, którą do tej pory posiadali szefowie tych większych okręgów zlikwidowanych na dzisiaj. No przede wszystkim oczywiście główne zadanie to przygotowanie partii do przyszłorocznych wyborów, zaktywizowanie struktur Prawa i Sprawiedliwości, doprowadzenie do tego, aby w każdej gminie odbyły się spotkania z udziałem posłów. No czyli to, o czym mówił też pan prezes Jarosław Kaczyński, wybudzenie partii z letargu pokowidowego. Wiele instytucji jeszcze po prostu ciągle działa właśnie na zasadzie zdalnej. No partia też trochę tak właśnie przez te epidemię koronawirusa tak właśnie działała. No ale pora rzeczywiście się uaktywnić, pokazać, co zostało zrobione przez ostatnie właściwie 7 lat, tak? Bo to już dobiega druga kadencja rządów Zjednoczonej Prawicy. Mamy czym się pochwalić, ale jednocześnie też mamy plan na przyszłość i też je trzeba pokazać. A czy to nie jest tak, że skutek przegranej w wyborach do Senatu, no bo opozycja ma tam w Senacie większość i w niektórych okręgach, słyszałem od polityków Prawa i Sprawiedliwości, no nie było tak dobrze, żeby wygrać mandat do Senatu w tych 100 okręgach i czy ta zmiana jest także reakcją na to, żeby nie przegrywać wyborów do Senatu? No tak, tym bardziej, że to nastąpiło z różnych przyczyn. Często nasi koledzy, którzy nie otrzymali rekomendacji do kandydowania, kandydowali z własnych komitetów czy z konkurencyjnych komitetów, czyli tak jakby dwóch kandydatów prawicowych w jednym okręgu senackim rywalizowało, no i to się odbijało później. Tak na przykład senator Gawłowski wygrał na zasadzie takiej konkurencji. Dokładnie tak, więc no pewnie będzie też cel taki, aby takich sytuacji uniknąć, aby w ciągu tego roku tam, gdzie wybory do Senatu przegraliśmy, znaleźć odpowiednich kandydatów, którzy będą mieli szansę rywalizować z naszymi konkurentami. No jak ważny jest Senat, no to dopiero teraz się okazało, kiedy większość sejmowa nie ma większości w Senacie. Tak, i wszystkie ustawy 30 dni czekają, na przykład, prawie wszystkie. To jeszcze jedna kwestia tego przesunięcia wyborów samorządowych na marzec lub kwiecień 2024 roku. Czy ten projekt zostanie wniesiony i przeprowadzony? I co właściwie przeszkadza zorganizować w odstępie kilku tygodni wybory parlamentarne i samorządowe? No trwają na ten temat konsultacje cały czas, bo są za i przeciw. Przeprowadzenie dwóch kampanii wyborczych. No jednak to jest problem dla komisji wyborczej, czy dla struktur partyjnych? No myślę, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że jedno i drugie, czyli i dla komisji wyborczych, bo to trzeba przygotować przecież zupełnie nowe komisje do wyborów samorządowych, do wyborów parlamentarnych, przeszkolić tych
tych ludzi. Wybory samorządowe też wymagają no, jednak zdecydowanie większej ilości kampanii, tak? Bo to... No i kampanii tych, którzy pracują. Pracują przy... Zaufania tych ludzi w komisjach. Dokładnie, to jest ogromny wysiłek organizacyjny. Także na ten temat trwa dyskusja. No, w zasadzie wyłącznie można, no, zgodnie z konstytucją, co najwyżej przedłużyć kadencję organów samorządu, tak, bo już nie Sejmu. I tak mają przedłużone. A i tak mają przedłużone o 5 lat, więc w tym momencie będą mieli 5,5 roku. Oczywiście z punktu widzenia technicznego jest możliwe przeprowadzenie wyborów w odstępie miesiąca na przykład, ale nie było to praktykowane. Mhm. A czy prezydent pójdzie na takie rozwiązanie, bo dochodzą różne głosy z kancelarii prezydenta, że może niekoniecznie. Czy konsultowali to państwo z prezydentem? No ja myślę, że konsultacje właśnie trwają i tutaj ja myślę, że jedynym jakby ze strony prezydenta zastrzeżeniem mogły być ewentualne zastrzeżenia konstytucyjne, bo jeżeli po prostu będzie to konieczność przedłużenia będzie uargumentowana właśnie rozmaitymi trudnościami przy przeprowadzeniu w tym samym roku na jesieni dwóch no, ważnych przecież wyborów, no to prezydent tę argumentację z całą pewnością przyjmie. Bardzo dziękuję. Pan Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia państwu. Ja sobie